Dzień dobry Państwu. Dzisiejszym Tips and Tricks chciałem zaprezentować, jak można zarządzać danymi w projekcie Revitowym, zarówno z pozycji zestawienia, jak i z pozycji modelu. Pierwszy przykład jest to wyszukiwanie danych w zestawieniu w przypadku, kiedy mamy bardzo dużo elementów. Jednym ze sposobów jest kolorowanie wierszy w celu łatwiejszego rozpoznawania elementów. W zakładce zestawienia pod funkcją wygląd, oczywiście jesteśmy w zestawieniach, pod funkcją wygląd mamy tutaj edytuj i jest taka funkcja, która jest dostępna od wersji 2020. Obecnie ma też w wersji 2021 dodatkową funkcjonalność zmiany kolorów, czyli wiersze cieniowane. Oczywiście są jeszcze dwa tryby. I możemy też zmieniać kolor cieniowania. Takie rozwiązanie pozwala nam dokładniej zarządzać danymi, żeby nam się po prostu coś nie pomyliło, nie pogubiło. Łatwiej przeglądać jest taką tabelkę. Może ten kolor jest trochę za ciemny, spróbuję trochę jaśniejszy, ale chodzi też oczywiście o zasadę. Kolejną rzeczą jest wyszukiwanie konkretnych informacji w zestawieniu. To zestawienie jest spore. Chciałbym znaleźć kanały, bo to zestawienie oczywiście dotyczy kanałów. Chciałbym znaleźć kanały, które nie posiadają grubości izolacji albo nie posiadają w ogóle izolacji. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Albo przeglądać dane zestawienie i próbować wyłapać puste pola, albo wskazać konkretne wiersze za pomocą koloru. I wykorzystujemy do tego funkcję formatowania. Klikamy edytuj. Ja szukam typy kanałów. I mamy tutaj taką opcję format warunkowy. Oczywiście format warunkowy działa dla wszystkich parametrów, które tutaj mamy wybrane w tym zestawieniu. Ale ja chcę, żeby typy kanałów nam się podświetlały. Wybieram format warunkowy. I określam format warunkowy jako grubość izolacji. To jest jeden z przykładów, oczywiście można to na kilka sposobów zrobić, ale jeden z przykładów może być grubość izolacji. Wybieramy warunek, czyli na przykład jest równy 0. I poproszę, żeby Revit zaznaczał nam takie wiersze na kolor czerwony. Dajemy OK i szukamy teraz w dużo łatwiejszy sposób. Jak widać, mamy 3 pola, które spełniają ten warunek. Dzięki temu nie muszę przeglądać wszystkich danych, tylko już wiem, że te 3 kanały nie posiadają uzupełnionej informacji o grubości izolacji, czy w ogóle o izolacji. Oczywiście sposoby zarządzania, tutaj przepraszam, pojawiło nam się zapisywanie, jak zawsze w Revicie, jest autoprzypomnienie. Tutaj, tak jak powiedziałem, w zestawieniach mamy kilka sposobów zarządzania danymi. Możemy oczywiście sortować i grupować odpowiednio te zestawienia, na przykład po typie i wielkości. Możemy sprawdzić, jakie kanały, ile tych rodzajów kanałów tak naprawdę występuje w naszym zestawieniu. Tylko przepraszam, tutaj jeszcze jedna rzecz. Wyświetlanie każdego elementu, tak? Skonsolidujemy troszkę to zestawienie. Parametry, które nie powielają się, nie powtarzają się we wszystkich kanałach, po prostu nam znikają. W ten sposób możemy też zarządzać danymi, możemy zmieniać wartości pewnych parametrów. Na przykład chciałbym dodać komentarz do kanałów. Chciałbym ten komentarz dodać do konkretnego typu kanału, który jest na przykład rozmiar 600x600. Powietrze recyrkulacyjne, tutaj widzę kanał 600x600. Chciałbym dodać komentarz na przykład do produkcji. Na przykład to jest informacja, że ten kanał będziemy już produkować. Zobaczmy teraz, jeżeli bym rozwinął listę. Akurat w tym przypadku trafiłem na 2 kanały, które spełniały ten sam warunek. Mamy napisane do produkcji dla tych 2 kanałów.
Niestety nie wiedziałem, ile jest tych kanałów pod spodem. Możemy oczywiście to sprawdzić, dodając sobie jeszcze do zestawienia funkcję liczba, która pokazuje nam, ile elementów zostało sklejone w momencie sortowania. Jest to dodatkowa informacja, która tak naprawdę w zestawieniu do wydania nam się nie przydaje, natomiast w momencie, kiedy chcemy zarządzać naszymi danymi, oczywiście mamy trochę więcej informacji wtedy udostępnionych w takim zestawieniu. Oczywiście kolumny w zestawieniach możemy też ukrywać. Tak, jest tutaj taka funkcja, ukryć kolumny. Rzeczy, których nie chcemy pokazywać, możemy ukryć z zestawienia, a wydać tylko takie rzeczy, które nas interesują. Tutaj mamy przykład 126 kanałów. Jeżeli to bym też uzupełnił na przykład parametrem do produkcji, to rozwijając takie zestawienie, informacja do produkcji pojawi się przy wszystkich kanałach, które spełniały warunek sortowania, który tam wcześniej mieliśmy. Czyli możemy całym rysunkiem zarządzać tak naprawdę z pozycji zestawienia. Przypominam również dla tych z Państwa, którzy pracujecie w Revicie, że kasując dany wiersz w zestawieniu, znika on również na rysunku, czyli zestawienie jest w pełni połączone z rysunkiem. Ja teraz nie będę tego robił, tylko chciałem Państwu pokazać jeszcze jedną formę zarządzania i wyszukiwania danych w modelu, w tym przypadku w modelu. Mamy tutaj po lewej stronie widok 3D. Chciałbym bez zestawienia, może to zestawienie już zamknę, bez zestawienia znaleźć wszystkie kanały, które mają długość mniejszą niż 1 metr. W tym celu utworzę sobie filtr. Stworzymy filtr L kanału. I szukamy kanałów, które spełniają warunek długości jest mniejszy niż 1000. Pracuję w milimetrach w tym projekcie, więc wpisuję 1000, dajemy OK, dajemy dodaj i na przykład kolorujemy sobie takie kanały pełnym kolorem, na przykład też na czerwono. Albo na jakiś kolor, który nie występuje, bo czasami czerwonym kolorem rysujemy instalację wentylacji wywiewnej, na przykład na ciemnofioletowy. Zmienimy jeszcze sposób wyświetlenia tutaj. Proszę zobaczyć, na fioletowo podświetliły mi się wszystkie kanały, które nie posiadają długości większej niż metr, czy posiadają długość mniejszą niż metr. Tym sposobem mogę wyszukiwać fragmenty, które na przykład powinienem wydłużyć albo mogę zaznaczyć na rysunku dla firmy wykonawczej, że tutaj trzeba będzie dokonać docinkę wynikającą z procesu projektowego, bo wiadomo, kanały zamawiamy bardzo często na odpowiednie odcinki, na sztangi, rury, przepraszam, zamawia się na sztangi, kanały wentylacyjne na odcinki. Niektóre fabryki dają odcinki metrowe, półtora metrowe, dwumetrowe, więc możemy sobie w modelu w ten sposób zaznaczyć nasze dane. Kolejną rzeczą jest również w zestawieniu, to już tak na koniec, zarządzanie i obliczanie danych. Bardzo często kanały zamawia się na powierzchnię blachy i możemy zarządzać danymi dotyczącymi powierzchni blachy z pozycji zestawienia. Oczywiście mamy kolumnę powierzchnia, która pokazuje nam faktyczną powierzchnię blachy. Natomiast czasami projektanci mówią, pytają się, czy można daną kolumnę powierzchni przeliczyć, żeby nie było tam wartości mniejszych niż 1 metr kwadratowy. Jak najbardziej można to zrobić. Możemy na przykład napisać warunek if. Tutaj oczywiście w zestawieniach mamy możliwość pisania warunków, więc mamy tutaj funkcję fx. Możemy robić obliczenia matematyczne, możemy pisać warunki logiczne i możemy właśnie pisać warunki if dotyczące na przykład jakiejś wartości. Więc wybieramy tutaj na przykład nazwę, to będzie powierzchnia if. Typ to będzie
powierzchnia, wzór to będzie. Jeżeli otwieramy, powierzchnia jest mniejsza niż 1, to wpisz 1, a jeżeli nie, to daj powierzchnia. Bardzo prosty warunek, można go uzyskać w Excelu również. I teraz zobaczmy, ja tę kolumnę ustawię zaraz przy powierzchni. Możemy też oczywiście sobie pokolorować, zobaczyć, które pozycje nam się podmieniły na 1 metr. Czyli zaznaczam na przykład albo kolumnę powierzchnia, albo kolumnę powierzchnia if i ustawiam format warunkowy, że powierzchnia jest równa 1 metr. Bo tu w tym przypadku zaznaczyłem akurat powierzchnię, więc to będzie powierzchnia mniejsza niż 1 metr. Na czerwono albo na żółto, żeby było widoczne. I te wiersze zostały przeliczone na 1 metr. I tym sposobem pokazałem Państwu kilka rozwiązań, jak można zarządzać danymi w Revicie. Oczywiście jest ich dużo, dużo więcej. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja podczas takich filmików Tips and Tricks coś Państwu zaprezentować. W tym momencie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.